Słuchaj z czytelnikiem. Podcast o nas, współczesności, świecie i literaturze. Zaprasza wydawnictwo Czytelnik. Rozmawiają Tomasz Jastrun, poeta, prozaik, eseista i felietonista, autor książki Bilet do nieistnienia oraz dziennikarka Aldona Łaniewska-Wołk. Powodem naszego spotkania jest pana najnowsza książka, Bilet do nieistnienia. To jest książka, która chyba wokół tematu tego biletu do nieistnienia się kręci w gruncie rzeczy, czyli biletu do drugiego świata, innego świata, tego, co nas czeka po śmierci? W tym sensie tak, że dużo jest o przemijaniu. Moimi bohaterami są często starzy ludzie albo starsi, albo którzy odczuwają, że czas ucieka, więc tego jest oczywiście dużo. No i to jest tytułowe opowiadanie, Bilet do nieistnienia, takie trochę surrealistyczne, czy może tak trochę ze świata Franza Kafki, a trochę surrealistyczne, które jest tytułem tej książki. Tutaj spraw śmierci, przemijania jest rzeczywiście dużo, ale to nie jest jedyny temat. Ja myślę, że zaletą tej książki, przepraszam, że mówię o zaletach swojej książki, jest to, że one są bardzo różnorodne, te opowiadania. Że mimo, że jest może przewaga starszych ludzi, ale jest też masę młodych ludzi i są bardzo różne tematy w tej książce poruszane. Drugim takim tematem to są na pewno te konflikty małżeńskie, co się dzieje między nim a nią, dzieci, małżeństwo, takie codzienne sprawy, które większość ludzi doświadcza w związkach. Tego jest rzeczywiście dużo. Ja patrzę trochę na tę książkę jak na takie badanie przez pana relacji międzyludzkich w ogóle i zapisywania tego, co wokół nas się dzieje. Te relacje międzyludzkie właśnie dotyczą nie tylko relacji małżeńskich, ale człowieka dojrzałego z dzieckiem, mężczyzny z kobietą, podejściu do swojego przemijania, do starości. Tam się pojawia też matka w różnych wersjach, ojciec. To jest, ja rzeczywiście starałem się patrzeć z różnych stron na to. Inna sprawa, że to była też walka o tematy, bo to w końcu jest tak, że jak się pisze takie krótkie opowiadania, one są bardzo krótkie często, takie na granicy tego, co właściwie można zrobić w prozie, bo im krócej, tym trudniej. Mało kto o tym wie, że jeżeli patrzymy na tych wielkich autorów opowiadań, geniuszy jak Czechowa, Maupassanta czy Bunina, to zwykle te opowiadania mają kilka stron jednak, bo jest trudno bardzo na przykład na jedną stronę zrobić opowiadanie. Ja mam trochę takich, no one są ryzykowne, ale mi się wydaje, że niektóre się bronią też dzięki temu, że jestem poetą głównie jednak, znaczy poezja jest moją pierwszą sztuką jakby, a proza drugą. Ja w prozie używam dużo poezji i to poetyckie czucie pozwala pisać trochę krócej. Każde opowiadanie musi mieć puentę, to jest też taka cecha opowiadania, bo opowiadanie bez puenty właśnie tak siada, podobnie jak film bez puenty, więc każdy musi mieć puentę, każdy to jest inny pomysł. Stąd też była taka duża trudność, żeby ich tyle zgromadzić. Jest tu taki tekst, takie opowiadanie. Mówię o nim a propos tego łowienia tematów. On jest zatytułowany Przypływ. Opisuje kłótnię małżeńską, żona rzuca się na męża z nożem. Ja już wszystkich nie pamiętam. Po czym mąż przerywa tę akcję, żeby zapisać to wydarzenie, bo to jest nowy temat na tekst. No tak, znaczy ja trochę podobnie przeżywam ten problem walki o tematy, bo właściwie całe moje życie, wiele lat, to jest właśnie walka o tematy do felietonu. Piszę dużo felietonów, 5 miesięcy. Każdy felieton to jest inny pomysł albo nawet seria pomysłów. No i też piszę prozy, które też wymagają pomysłów. No i wiersze też wymagają pomysłów. Właśnie walka o pomysł ciągle, o to, co przyjdzie do głowy. Na zasadzie może nie natchnienia, bo ja nie wierzę w to pojęcie, ale pewnego nastrojenia mózgu i pewnego usposobienia, że tworzy się jakby taką przestrzeń, żeby coś napisać. I to musi być zawsze wokół jakiegoś tematu, musi być jakiś pomysł. Także to jest też duża bieda przy pisaniu takich małych tekstów, bo ich musi być dużo, tych pomysłów. To jest tylko opowiadanie 127 chyba. No i każdy to jest inny pomysł, ile można mieć tych pomysłów. Dlatego też się trochę powielają pewne rzeczy. Tam ja wiem, że pewne opowiadania mają podobny temat. Nawet może ktoś znajdzie jakieś moje obsesje, które tam są w tych opowiadaniach. To buduje takie wrażenie, że ma się do czynienia, a propos powtarzalności jakichś wątków czy obsesji, że ma się do czynienia tu z takim jednym bohaterem, którego się coraz głębiej i głębiej lepiej poznaje właśnie z tymi jego obsesjami, z jego zmartwieniami życiowymi i radościami. Pewnie tym bohaterem jestem gdzieś ja ukryty za
różnymi postaciami, ale jesteśmy do siebie podobni, w końcu jesteśmy klonami ludzkimi, dlatego też może istnieć sztuka, że jesteśmy tak podobni, że odczytujemy podobne emocje, mamy podobne doświadczenia w różnych wariantach tylko, ale jesteśmy bardzo do siebie podobni, ale ja czasami się wcielam w kobietę też, w tych tekstach na tym mi zależało, są w wielu moich książkach, kobieta była bohaterem, to jest jakby jeszcze jeden stopień trudności, dlatego że muszę zmienić płeć. No ale w nas jest jedna i druga płeć, tylko w różnych proporcjach. Ja napisałem taką książkę Kolonia Karna, taką powieść, gdzie są dwie opowieści, jego i jej, i też się wczuwam takie małżeństwo, które opisuje swoje kilkanaście lat życia z różnych punktów widzenia, z punktu widzenia jego i jej. Więc tam musiałem się wczuć w kobietę na kilkuset stronach. To było dosyć trudno, trochę mi pomagały różne panie. Tutaj też czasami miałem jakieś podpowiedzi. Jest taki tekst, na przykład monolog dziewczyny młodej. I to trochę wziąłem z takiego listu, który kiedyś dostałem z takiej wymiany maili. Trochę może to nadużyłem. Nie mam z nią teraz kontaktu, ale mi się wydawał tak zabawny sposób opowiadania i pisania, że jakby w ten styl wszedłem myślenia takiej nastolatki. I taka próba badania też młodych, tam jest trochę młodych ludzi, czy są dzieci, też są bohaterami kilku opowiadań. No więc to jest taka ludzka rodzina, badana, obserwowana, czy podglądana nawet, bo pisarz jest trochę podglądaczem również, podglądana z różnych stron. I oczywiście, no ja już wiem, że moja żona będzie czytać to opowiadanie głównie pod kątem tego, żeby siebie znaleźć, czy mnie, co gorzej, w różnych niegodnych sytuacjach. No ale ja próbuję zawsze jej wytłumaczyć, też czytelnikom, że jest tak, że autor bierze dużo ze swojego życia, ale to jest tak, jak się bierze kamyczek czy cegło i na tym się buduje dom. Czyli ten pierwszy taki odruch, pierwszy motyw jest rzeczywiście autobiograficzny, ale reszta jest wymyślona. I że to pytanie, co jest autobiograficzne, zawsze jest w przypadku pisarza ryzykowne. Niektóre teksty są zupełnie wymyślone, absolutnie. No, nikt o to mnie nie będzie podejrzewał, że ja miałem takie doświadczenia, ale niektóre rzeczywiście bramy swoje przeszłości. I problem z pisaniem teraz może właśnie wynika z tego, że ja już tą przeszłość mam zupełnie wyczerpaną, że ten zbiornik ogromny, który jest, bo my rzeczywiście mamy ogromny zbiornik rzeczy, które pamiętamy, więcej nie pamiętamy, ale gdzieś jakieś ślady tego są, że on mi się już wyczerpał, a przyszłość, czyli nowy czas, nie przynosi tyle nowych rzeczy. I ja się muszę przyznać, że kiedy skończyłem tą książkę i otworzyła się przestrzeń pusta, co mam teraz pisać, i nie mogłem wymyślić na powieść żadnego pomysłu, po prostu nie miałem. I nagle odkryłem, że ja jestem sformatowany na krótką formę, że znowu piszę te krótkie opowiadania i mam teraz 300 stron krótkich opowiadań, które mi się wydają niestety słabsze, bo też już tak się wyczerpałem trochę, ale już nie potrafię nic innego pisać, tylko krótkie opowiadania. Ja zawsze byłem krótkodystansowcem. Moje ferietony przecież są krótkie, bo z konieczności, prawda? I w ogóle teksty składam z takich cegiełek krótkich i wiersze piszę krótkie. Ja na 100 metrów biegam i na 200, więc ta krótka forma po prostu jest mi bliska, myślę. No właśnie, zastanawiałam się nad formą tej książki i nad tą krótką formą. Tak jak pan wspomniał, ona jest wymagająca. Wcześniej krótką formę odbierałam jako czytelniczka, jako wprawki przed dłuższą formą, ale chyba jest odwrotnie. Żeby napisać coś krótkiego, trzeba mieć już tę wprawę w dłuższej formie. Są autorzy, którzy są jakby usposobieni do pisania krótkich tekstów. No, są tacy, którzy piszą świetnie jedno i drugie, no, na przykład Hemingway. Czechow jednak lubił szczególnie opowiadania, no i dramaty, ale właściwie takich powieści nie pisał, prawda? Więc on był tak skrojony na krótką formę, podobnie Maupassant. Więc są tacy, którzy się specjalizują w krótkiej formie. Ale jest też tak, że na przykład dobrzy powieściopisarze czasami nie potrafią pisać dobrych opowiadań, że nie są uniwersalni. Więc to jest różnie. No ja jakoś tak gram na różnych instrumentach, rzeczywiście w różnych gatunkach się poruszam, mniej lub bardziej swobodnie. Mi się daje, że się uczę ciągle, że to jest też przywilej artysty, że w przeciwieństwie do sportowca, który ma coraz słabsze wyniki, że może mieć coraz lepsze, bo się jakby uczy od siebie i od świata ciągle nowych rzeczy. A jeżeli te opowiadania mają jakieś zalety, a wydaje mi się, że niektóre są fajne, to w dużej mierze też jest oparte na tym, że jestem podkład poetycki, że ja jestem też poetą i mam tak trochę inny język i takie widzenie świata poetyckie. No i udaje mi się tworzyć na ogół te puenty, bo powtarzam, nie ma dobrego opowiadania bez puenty. Puenta musi być w opowiadaniu. I to jest ta najtrudniejsza część krótkiej formy, właśnie dobre spuentowanie historii? Dwie rzeczy, znaczy pomysł, a potem rzeczywiście to zwieńczenie, że to musi do czegoś zmierzać i musi być ta wiecha na tym dachu.
Tak sobie myślę też o tym, co pan powiedział, o łowieniu tematów, pomysłów, o korzystaniu z własnego życia i wkładaniu elementów tego życia do tego, co się tworzy. Czy traktuje pan w takim razie pisanie jako taką zabawę czy grę? Niekoniecznie wesołą, ale jako układanie klocków, które składają się z tego, co doświadczone bezpośrednio i z tego, co wymyślone. To jest taka układanka i też trzeba uważać, żeby się za bardzo nie powtarzać, że to musi być też świeże wszystko jakoś i nowe. I jest też ten element, bo pani wspomniała tutaj, że coś jest zabawne. Znaczy ja jestem generalnie pesymistą i malkontentem i większość moich tekstów jest bardzo pesymistyczny. Większość wierszy dotyczy jakby przemijania, śmierci. Dużo tego jest we mnie i też dużo jest tego w tych opowiadaniach. Ale nie ma naprawdę dobrej literatury, dobrej sztuki bez poczucia humoru. Czyli jakiś element ironii, przymrużenia oka mi się wydaje, że w wielu tych opowiadaniach jest. I bardzo w każdym razie na tym mi zależało. Często jest to jakaś makabryczna ironia, ale jakiś rodzaj ironii w tych tekstach tego typu literaturze zawsze powinien być, bez tego jest brak jakiś wyraźny. Ja też czuję w tych tekstach poetycką metaforę, czy taką wrażliwość również poetycką. Jest taki tekst zatytułowany Mama, który bardzo mnie poruszył. Tam jest taka scena, kiedy dojrzały mężczyzna, syn, wychodzi z domu matki, która już jest odchodząca już niemal i zbiegając schodami w dół, przechodzi te wszystkie etapy bycia synem, ojcem, dorosłym, dzieckiem. To jest bardzo krótkie ujęcie, ale wydaje mi się bardzo takie wymowne. Jeżeli już jesteśmy starszymi ludźmi, a mamy jeszcze starszych rodziców, to też gramy różne role, czy czujemy, że jesteśmy w różnych rolach tego małego dziecka, bo matka czy ojciec tak nas trochę traktuje, pamiętając nas jako dzieci, jako osobę młodą, w średnim wieku i starszą. I mój bohater trochę ucieka od tej matki, która jest umierająca. No i jakby się skleja mu się to wszystko dopiero na dworze, tak to jest w tych różnych, w różnych częściach. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie opowiadanie jest trudnym gatunkiem, bardzo się przy tym upieram, że jest w jakimś sensie trudniejsze niż powieść, która może się bardziej rozpływać, nie musi mieć zakończenia. Jest więcej przestrzeni, żeby różne rzeczy pokazać. W opowiadaniu trzeba na bardzo małej przestrzeni ten świat zarysować, bo to trzeba tworzyć świat, który się wierzy, świat, który ma kolory, który ma zapachy i jest trochę tak, że właściwie trzeba mieć trochę szczęścia w przypadku opowiadania. To tak jak się strzela, powiedzmy, z łuku do jabłka na głowie i też to jest oczywiście kwestia wprawy, ale też trochę szczęścia, żeby trafić w to jabłko. Więc jest tak w przypadku tych moich opowiadań, ja sam to bardzo mocno czuję, że tych naprawdę dobrych, które mi się wydają dobre, nie ma tak bardzo wiele, jest ich może 10, 20, a resztę tworzą takie trochę tło. Pocieszam się tym, że jak czytam opowiadania tych naprawdę wybitnych autorów, to też tam są takie wyróżniające się i są takie bardziej już blade, które są na poziomie, ale które nie są tym strzałem w dziesiątkę. Jak gdybym naprawdę mógł, to bym zrobił z tej książki 20-30 opowiadań, a resztę teraz, jak widzę, to bym usunął. Książka byłaby bardzo mała, ale byłaby bardziej mocna. Ja zresztą też mam takie poczucie, że tam trochę w drugiej tej części to się tak trochę mi rozsypuje, że jakby tam już mam mniej tych pomysłów i to trochę widać, ale mogę się mylić tutaj. Jestem bardzo właśnie ciekaw opinii czytelników, czy też tak to widzą. I bardzo mnie interesuje, które opowiadania się szczególnie podobają, bo ja wiem, które mi się podobają. Ale tak sobie do końca nie wierzę. Autor zawsze nie do końca subiektywny. Wobec siebie jest miło, że tu słyszeć, że opowiadania, które mi się nie podobają, komuś się bardzo podobają, bo to świadczy o tym, że mogę źle to widzieć i że być może są nam fajne te opowiadania. Najlepiej, kiedy kilku czytelników czy kilkunastu pokrywa całą książkę, że temu się to podoba, innemu to i że to, ten taki patchwork się robi całościowy, to wtedy jest autorowi przyjemnie. Ważnym motywem w tej książce jest temat przemijania, śmierci, zetknięcia się z tą koniecznością naszego życia. Tu padają też w jednym z tekstów takie słowa, kiedyś miał wątpliwości, czy kiedykolwiek umrze, od niedawna jest już tego pewien. Czy pan zawsze był świadomy tego, że śmierć na nas czeka, wcześniej czy później, czy też to przyszło w pewnym momencie? Ja byłem wyjątkowo czuły na ten temat śmierci, przemijania. Trochę to jest u mnie rodzinne, bo mój ojciec Mieczysław Jastrun, wybitny pisarz, miał taką obsesję właśnie śmierci, przemijania i bardzo dużo w jego poezji czy w jego eseistyce jest tego. I ja trochę to przejąłem od ojca, nie wiem, czy przez osmozę, czy genetycznie, że też ten temat śmierci w moich na przykład wierszach to zupełnie obsesyjnie żyje. I
przeszło to też do opowiadań, no ale jest to bardzo ważne doświadczenie człowieka, ten właśnie moment odchodzenia. Można powiedzieć, że to są dwa najważniejsze, jak się rodzimy, jak umieramy, dlatego też są ważne warunki, w jakich się rodzimy, w jakich umieramy. Do niedawna w Polsce to było dosyć koszmarne, teraz jest może trochę lepiej, ale to jest rzeczywiście ogromnie ważne. Oczywiście jest istotne, czy jesteśmy kimś religijnym, czy nie, ale od dawna zauważyłem, że ludzie religijni boją się śmierci nie mniej często niż ateiści. To jest taki paradoks i może świadczy o tym, że każda wiara jest podminowana jednak niewiarą i wątpliwościami, że tak się nie jest pewnym wcale. A każda niewiara jest może podminowana wiarą, jeżeli ktoś chce, może tak również to uzupełnić, żeby to ładnie brzmiało. Ale ja mam nadzieję, że to nie ma takiego charakteru obsesyjnego, chociaż właśnie ten mój ostatni tomik wierszy, on jest tak trochę przed zmierzchem, taki też jest tytuł, nie przypadkiem, on jest tak trochę obsesyjnie właśnie wokół odchodzenia, starzenia się też, bo to jest ciekawe doświadczenie, jak się mija kolejne etapy w swoim życiu, to idzie bardzo szybko, a im się, jak jest starszy, tym szybciej. To idzie z górki na pazurki, co zresztą jest złudzeniem, ale ono jest takie dojmujące, to złudzenie. Ja nawet w którymś z opowiadań napisałem, że odkryłem, że na czym polega to złudzenie, bo jak się idzie po raz pierwszy drogą, to wszyscy mamy takie doświadczenie, ona się dłuży bardzo. Jak idziemy po raz setny, ona się wydaje dużo, dużo krótsza. Więc tak samo jest właśnie z tym przyspieszeniem, że jak już mamy swoje lata i mamy te wszystkie scenariusze przerobione, to nagle to się wszystko skraca, prawda? Bo już wszystko znamy w życiu, już wszystko żeśmy przechodzili, ta droga wydaje się krótsza. Więc stąd jest to przyspieszenie, ale myślę, że to jest ciekawy temat i tego jest dużo w moich książkach, też innych, we wierszach też starzenie się, to znaczy ta przemiana. Mamy różne wersje siebie, mamy wersję dziecięcą, młodzieńczą, w średnim wieku, a potem jesteśmy już coraz starsi, a w końcu starzy. I to jest takie przenikanie się tych różnych doświadczeń i to gdzieś mi się wydaje, że to jest też mój temat, jak sobie z tym radzimy, co z tym robimy, jak się z tym czujemy. Starość nie jest tym najbardziej ulubionym okresem w życiu współczesnego człowieka. To jest coś, od czego uciekamy. Pan rozkłada tę dojrzałość bardzo dokładnie. Starość na pewno jest takim doświadczeniem ostatnim, ale też pamiętajmy o tym, że ludzie kiedyś nie dożywali starości. Dlatego starzy byli dużo wcześniej. Jak się nawet czyta tę wielką literaturę Dostojewskiego, tam jest bodajże gdzieś jakiś jego poesji, że ulicą szedł 40-letni staruszek. Kobiety 30-letnie, to są, mamy Telimenę w Panu Tadeuszu, to już jest 30-letnia, już jest naprawdę starsza pani, już poza grą jakby. Więc to się szalenie zmieniło i teraz rzeczywiście człowiek 50-letni może nie jest młody, ale też nie jest stara, 60-letni jeszcze jest w dobrej formie. Ludzie po prostu żyją dużo dłużej i nam się to wszystko przesunęło. Przecież jeszcze do XVII wieku to średnia była chyba 33 lata życia. A my teraz mamy to doświadczenie starości, które tak jak pani słusznie zauważyła jest nie najlepiej odbierane, bo żyjemy w kulcie młodości i ładnej sylwetki. Architektura się dobrze starzeje, a ludzie niekoniecznie. I wątek, który dla mnie jest tutaj istotny, też to jest takie spojrzenie z perspektywy czasu na dziecko. Na relacje z własnym dzieckiem, z dzieckiem w sobie, na odczuwanie czy przeżywanie bycia ojcem, ojcem dojrzałym. Jest bardzo dużo czułości właśnie w tych opowiadaniach pana. W ogóle czułość uważam za bardzo ważną kategorię. Jeszcze zanim Olga Tokarczuk mówiła o czułości, to ja wydałem to mi tylko czułość idzie do nieba. Uważam, że to jest najważniejsza właściwie kategoria, ważniejsza niż miłość, bo miłość się szybko spala, znika, a czułość jest czymś bardziej trwałym i też można być czułym wobec niekoniecznie ludzi, też wobec zwierząt, wobec przedmiotów, rzeczy, zjawisk. Dla mnie czułość jest bardzo ważna i też ta taka czułość matki czy ojca wobec dzieci jest takim szczególnym uczuciem, mi się wydaje bardzo niezwykłym i cennym. Tego jest dużo w moich wierszach też, dużo jest dzieci. W polskiej literaturze nikt nie pisał tyle o dziecku, co ja. Tylu wierszy. Tych wierszy mam masę. Mógłbym cały gruby tom wydać z wierszy o małych i starszych dzieciach. No i w prozie też ten motyw dziecka się pojawia. Nic dziwnego, skoro jest tyle tego. W poezji to jest wielkie przeżycie obserwować dziecko i oglądać, jak ono się rozwija, czy podglądać. Słuchajcie, jak mówi. No to jest cały osobny świat, który trwa zwykle dosyć krótko i który warto zatrzymać. Także tych opowiadań związanych z dziećmi jest trochę, nie bardzo dużo, ale jej jest trochę w tym bilecie do nieistnienia. Ale bada pan tutaj? Ma pan takie poczucie, że jest to analizowanie własnych relacji albo naszych relacji dojrzałych ludzi z taką pierwszą wersją człowieka, z młodym człowiekiem? Trzeba mieć w sobie to dziecko. To zresztą artysta, jak wiadomo,
musi o to swoje dziecko, o siebie, o tą wersję swoją dziecięcą dbać, bo to jest szczególny rodzaj wrażliwości. Dziecko jest niezwykłe poprzez taką wrażliwość, świeżość odbierania świata, dlatego takie jest ciekawe to, co dzieci mówią, jak widzą świat, więc ja tu mam czułe oko na to. Zresztą też mam taką sytuację, że mam syna, który ma 46 czy 7 lat, no i mam dwóch chłopców, którzy do niedawna byli mali, czyli jestem takim późnym ojcem, albo, żeby powiedzieć inaczej, oszustem metafizycznym, że tak gram z tym czasem, to nie jest zresztą takie bezkarne. No teraz mam dwóch chłopców, którzy mają 12 i 16 lat, no a niedawno byli moimi dziećmi. I zresztą bardziej chyba mi się wydaje, byłem czuły i taki patrzący uważnie na dziecko ostatnio niż kiedy byłem młody i miałem pierwszego syna. Pierwszego miałem za wcześnie, można powiedzieć, a tych dwóch mam trochę za późno, bo to też nie jest takie zdrowe i dobre. Ale mam w sobie dużo czułości też, więc nic dziwnego, że tą czułość używam w swojej sztuce. Ale myśli pan, że inaczej patrzy pan na dzieci teraz przez tą swoją dojrzałość, przez swoje doświadczenie, przez może wyzbycie się takiego młodzieńczego narcyzmu? Pewnie tak. My się uczymy różnych rzeczy, znaczy niektórzy się nie uczą, ale większość ludzi się uczy, na przykład uczymy się smaków, dlatego dzieci często nie lubią masy rzeczy, a potem lubi się prawie wszystko jeść, co zresztą niestety daje taki efekt, że jest epidemia otyłości, bo dzisiaj tego jedzenia jest masę. Tak samo uczymy się różnych innych rzeczy, języka, więc uczymy się też takiej wrażliwości i nie przypadkiem dziadkowie często są takimi dobrymi opiekunami swoich wnuków, a sami, kiedy mieli dzieci, niekoniecznie byli najlepszymi ojcami. Mi się wydaje, że ja w dużej mierze dojrzałem do małych dzieci, że jak miałem 23 lata, kiedy miałem pierwszego syna, to było stanowczo za wcześnie, byłem za młody i wielu rzeczy nie rozumiałem i nie czułem, że jakby, jeżeli ktoś jest wrażliwy i ma taką potencję do tego, no to dojrzewa też do posiadania dzieci i ma więcej czułości i bardziej obserwuje i cieszy się z tej obserwacji świata dziecka. Bardzo dużo tutaj jest scen z życia małżeństwa, zdrad, problemów, kłótni, awantur. Bezkompromisowo patrzy pan na związek, na małżeństwo. To małżeństwo jest no, strasznym małżeństwem, ale ci, co doświadczyli małżeństwa, wiedzą, że w tym jest bardzo dużo prawdy, w tym, że tych momentów gorszych jest bardzo dużo. No niestety, znaczy o tym świadczą statystyki, 50% małżeństw w Polsce też teraz się rozwodzi, a pewnie ze 30% się nie rozwodzi, bo nie mają siły albo nie mają mieszkań i są ze sobą mimo wszystko, czyli to są jakieś niesamowite statystyki. Tych dobrych małżeństw jest naprawdę niewiele, to jest bardzo, okazuje się, trudna rzecz, szczególnie dzisiaj, kiedy obie strony są wolne, kobieta i mężczyzna. Kiedyś tak nie było. Kiedyś kobieta była przyśrubowana do męża. Dzisiaj mamy inne oczekiwania, chcę mieć swoje życie, jakąś formę wolności na małżeństwo. Jest to, musi być to jakiś kompromis, jakieś wzajemne, serdeczne najlepiej zniewolenie. Rzeczywiście tutaj nie ma chyba ani jednego takiego związku idealnego w tych moich opowiadaniach, ale są też takie już poczciwe też te małżeństwa, ale myślę, że gdy chodzi o proporcje, tak bardzo się tutaj nie mylę i że niestety większość związków dzisiaj, mimo że zawieranych z dobrej woli i bez jakiegoś przymusu, to jest, mi się wydaje, taki paradoks, że kiedyś związki były aranżowane i wiadomo jak to było i że wcale dobrych czy złych małżeństw nie było więcej niż jest teraz, kiedy kierujemy się wolną wolą. Też pokazuje, jak jest trudno być z kimś przez tyle lat. Jest tak, że kiedy się kończą uczucia, no to powinno się to zamieniać w przyjaźń. To jest ta szansa na ocalenie małżeństwa, bo wiadomo, że miłość nie trwa wiecznie, tylko potem powinno się to zmieniać w przyjaźń, no, ale o co jest jednak trudno. No też tak jak obserwuję małżeństwa wokół, to też widzę, ile tam jest różnych problemów, ale nie twierdzę, że nie ma dobrych małżeństw. Oczywiście, że to się zdarza. Mi się wydaje, że większość jednak, powiedzmy, że nie jest złych, ale skomplikowanych. No właśnie, i te komplikacje próbowałem w tych opowiadaniach pokazać. Nie boi się też pan trudnych tematów, to znaczy właśnie przedstawiania tych problemów małżeńskich, ale też różnych intymnych spraw z życia małżeńskiego. To jest też cecha pana pisarstwa w ogóle, że w pana tekstach ważna jest ta szczerość w mówieniu o życiu człowieka, o tym tu i teraz. To jest, mi się wydaje, konieczne w literaturze, ale ja się tego nauczyłem w dużej mierze w felietonach, gdzie też piszę je szczerze dosyć.
co zresztą jest trochę niebezpieczne, bo się podpada ludziom. Literatura to jednak jest jakaś fikcja, natomiast w felietonach jednak musi być życie i musi być jakaś prawda. Piszę też o konkretnych ludziach, pisałem przez wiele lat felieton do kultury paryskiej i tam się nauczyłem takiej pewnej bezkompromisowości, co zresztą Giedroyć bardzo lubił, i również takiej ostrości w sądach, że piszę dokładnie to, co czuję i myślę, co wcale tak często się nie zdarza, że ludzie się boją pisać tak szczerze, no bo to się podpada znajomym, nieznajomym, politykom. Więc ja się tej pewnej bezkompromisowości nauczyłem w felietonach. Zresztą miałem też przez lata w twoim stylu taki felieton o seksie. Tam się też nauczyłem pewnej odwagi w sprawach obyczajowych, żeby pisać o tym odważnie. Pierwsza moja proza to właściwie były takie opowiadania Gorący lud, które były pod kątem erotycznym pisane. Wtedy to była książka dosyć odważna. Teraz wszyscy o tym seksie piszą i mniej lub bardziej odważnie, także ona się teraz taka nie wydaje, ale pamiętam nawet, że wydawca się wahał, czy to może wydać. To tutaj odwaga bardzo staniała, można powiedzieć, już dzisiaj. Ale ten temat erotyczny, seksualny jest tam bardzo powszechnie obecny w tych opowiadaniach, podobnie jak jest obecny w życiu ludzi, więc dlaczego o tym nie pisać, skoro to jest część prawdy o życiu? Obecnie odwagi wymaga pisanie nie tyle o seksie i erotycznym życiu człowieka, ale o tym, że na przykład w związku pojawia się nuda, pojawia się codzienność, że człowiek się czuje na przykład w małżeństwie długoletnim jak w klatce, że próbuje od tego uciec. Dostrzeganie nudnych, męczących elementów tego życia wydaje mi się, że być może jest obecnie kwestią odwagi. To nie jest temat. Temat jest tam, gdzie się dzieje jakiś dramat. To jest temat bardzo trudny, jeżeli się nie pisze o jakichś konfliktach, tylko jeżeli się pisze właśnie o takim dobrym, nudnym małżeństwie. No to jak napisać na przykład powieść o tym, to sobie nie wyobrażam. Opowiadanie też jest trudne. Bo wtedy, jeżeli jest konflikt, jeżeli jest sytuacja jakaś dramatyczna, to wtedy to jest atrakcyjne. Tak samo jest trudno pisać o dobrych ludziach. Książę Myszkin właśnie jest takim poczciwym człowiekiem. Nie wiem, czy to Dostojewskiemu najlepiej wyszła ta powieść, więc złe charaktery, czarne charaktery są zawsze bardziej atrakcyjne i są łatwiejsze dla pisarza. Natomiast prawdziwa sztuka to jest rzeczywiście, może prawdziwa sztuka to jest napisać jakąś rzecz większą o dobrym małżeństwie, o szczęśliwym małżeństwie, no ale mało kto o tym pisze, bo tak jak mówię, to jest bardzo trudne. Jaką rolę w pana życiu odgrywa pisanie? Bo wspomnieliśmy o tym, że to jest takie trochę psychologiczne podejście do swoich bohaterów, trochę ich badanie, analizowanie tych postaci, ich zachowań, ich umiejscowienie w świecie. Ale czy to do czegoś panu jest potrzebne, jako człowiekowi, pisarzowi? To jest autoterapia, pisanie też o jakichś swoich problemach, często problemach ubranych w inne jakby szaty. To jest autoterapia, jak pisałem Kolonię karną o takim upiornym małżeństwie. Znaczy, ja tam zgromadziłem wszystkie najgorsze rzeczy, które w małżeństwie się mogą trafić, tak na zasadzie takiej pieśni Hioba. To bywało tak, że miałem jakiś konflikt w domu, to wiem, poczekaj, ja muszę to zapisać. I szedłem szybko na górę, żeby ten dialog nasz konfliktowy zapisać. Wtedy ten konflikt traci na wadze, bo to jest ten przywilej pisarza, że robi z nieszczęścia temat. No a jak się robi z nieszczęścia temat, to ono traci na wadze. Nie to, że znika, w tym jest taki wiersz Norwida Fatum o tym, że jak artysta robi z nieszczęścia temat, to ono znika. To jest za dużo, no ale jeżeli jesteście w szpitalu, opisuje się swoją chorobę i robi się z tego książkę albo opowiadanie, to też to jest jakaś forma terapii. To jest przywilej artysty, zresztą z różnych dziedzin, nie tylko literatury, że można robić ze swoich nieszczęść, że one służą czemuś, a wtedy to cierpienie ma jakiś sens, bo cierpienie często nie ma sensu, to jest nie do zniesienia. I że ma jakiś sens i że będzie z niego jakiś pożytek, to zawsze sobie lepiej można z tym poradzić. Ja myślę, że ten pożytek też mają czytelnicy, bo czytając o tych zdarzeniach, które pan opisuje, w takiej codzienności, w zwykłym życiu, dostrzegamy tam siebie i też dzięki temu patrzymy na to z dystansem, też na swoje życie. Być może też przygotowujemy się na to, co nas czeka w przyszłości bliższej czy dalszej. To tylko wtedy ma sens sztuka, jeżeli inni potrafią odczytać i odnaleźć tam swoje doświadczenia. I na ogół nam się nie podobają rzeczy takie, które nam się wydają fikcją czy czymś, co jest nierealne po prostu. I jak napisałem tą Kolonię karną, to byłem nawet zdziwiony, jak wielu ludzi odnajdywało tam siebie w tym upiornym małżeństwie.
takim groteskowym trochę. Zresztą w tej książce było to też, mi się wydaje, jej siłą, że oni opisują to swoje życie, 20 lat wspólnego życia, widzą oczywiście te same fakty trochę inaczej. Bo tak jest, że my nie jesteśmy obiektywni wobec siebie, mamy zawsze jakąś wizję siebie i część zresztą konfliktów z tego wynika, że jest trudno dojść do prawdy. Nie ma jakby jednej prawdy, zwykle jest ich kilka, szczególnie właśnie tam, gdzie są emocje małżeńskie. Też ważne jest to poczucie humoru, które się pojawia. To jest bardzo takie inteligentne, ale też bardzo delikatne poczucie humoru. I ono też chyba pozwala na to, żeby móc się zmierzyć z różnymi trudnościami, które napotykamy w życiu i w związkach, w relacjach z ludźmi. Nie jestem człowiekiem niereligijnym. Można powiedzieć, że jakaś forma religijności mieszka u mnie właśnie w takiej ironii, w poczuciu humoru. Jest takie bardzo ładne zdanie Sandrarsa. Istotą człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego. Ten śmiech choćby przez łzy jest, mi się wydaje, bardzo konieczny. Jeżeli to jest w moich opowiadaniach, to bardzo dobrze. Jest śmiech, jest czułość, o której pan już wspomniał, ale jest też zrozumienie dla słabości człowieka. Zgoda z tym, że może popełniać błędy, że ma w sobie zawiść, negatywne bardzo cechy i jakoś sobie z nimi radzi. Ja generalnie dosyć lubię ludzi. Są ludzie, którzy nie lubią ludzi, są tacy, dla których ludzie są dosyć obojętni. I się też, że ja raczej lubię ludzi, też się uczę się lubić ludzi. To jest to, czego się nauczyłem, bo po prostu wiem, że wszyscy jesteśmy słabi, mamy swoje te miękkie podbrzusza i mamy różne wady i że na to nie ma rady. Też dużo ludziom wybaczam. Mi jest trudno się gniewać na kogoś długo. Zawsze dosyć szybko mi to przychodzi. To jest ważne, żeby autor lubił swoich bohaterów, nawet widząc ich straszne wady, więc myślę, że tam taki element serdeczności wobec tych często potłuczonych z problemami ludzi jest w tych moich opowiadaniach. A jest tutaj też miejsce na miłość? Wierzy pan w to, że miłość międzyludzka, niekoniecznie między kobietą i mężczyzną, jest tą siłą napędową? Dla mnie najcenniejsza jest ta miłość dla dzieci, bo ona wydaje mi się w dużej mierze bezinteresowna. W takiej miłości męsko-damskiej to jest rzeczywiście różnie i często jest to bardzo egotyczne uczucie, natomiast w przypadku dziecka to, że jesteśmy w stanie oddać w każdej chwili życie za swoje dziecko, to jest niezwykłe, prawda? Też można powiedzieć, że to jest jakoś biologiczne, ale to jest niezwykła jednak cecha, także to sobie najbardziej cenię, stąd te moje opowiadanie o dzieciach, no tak. Ja myślę, że ta książka może uczyć czytelnika pewnych postaw lub uczyć zmierzenia się z pewnymi sytuacjami. Czy dla pana to jest dobra rola literatury? Jak czytelnik mówi panu, że książka czegoś go nauczyła. Tak, znaczy ja też mam takie książki, które bezpośrednio miały taki cel. Napisałem taką książkę, Osobisty przewodnik po depresji. Jako że mam problemy z depresją, tak jak masę ludzi teraz, to napisałem taki rodzaj poradnika i to jest rzeczywiście taki rodzaj zwierzenia moich doświadczeń osobistych, ale też jak sobie z tym radzić. Wiem, że ta książka bardzo pomogła wielu ludziom, no i to tak było zupełnie bezpośrednio, no bo takie opowiadanie, one też przez tą wspólnotę doświadczeń mogą mieć jakąś rolę pomagania. Ludzie widzą, że nie tylko oni się tak męczą, bo ludzie się generalnie męczą w życiu bardzo. Nie tylko oni się tak męczą, ale że wszyscy się męczymy. I też ten przywilej artysty, który z tej męki może robić temat i jakoś na tym skorzystać. Ale to każdy może to opisywać w dzienniku, pisać pamiętnik, dziennik, więc ja bardzo zachęcam do tej formy działalności ludzi. To dawanie świadectwa przynosi ulgę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchaj z czytelnikiem. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka.